Po aresztowaniu w prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego 25 września 1953 roku, kiedy to jasnogórscy Paulini wraz z pielgrzymami podjęli specjalne modlitwy o jego uwolnienie. 8 grudnia 1953 roku o godzinie 21 pięć osób, w tym trzech Paulinów, zgromadziło się w pustej i zamkniętej kaplicy Matki Bożej na pierwszym historycznym apelu jasnogórskim przed zasłoniętym obrazem Matki Bożej. Decyzja stanięcia do apelu jasnogórskiego była odpowiedzią na ogłoszony przez papieża Piusa XII 8 września 1953 rokiem maryjnym oraz podjęciem zachęty, jaką wyraził podczas uroczystych wieczornych nieszporów ojciec Jerzy Tomziński. Nieszporom tym przewodniczył biskup częstochowski Zdzisław Goliński w otoczeniu licznie zgromadzonych mieszkańców Częstochowy.